Cześć, ja jestem Kazuko, a to jest IP. Z informacji, które znalazłam na jednej ze stron, IP to gra przygodowa stworzona w 2012 roku przez użytkownika o pseudonimie Cory. Jest to darmowa gra stworzona w RPG Makerze 2000. Gra głównie skupia się na eksploracji oraz rozwiązywaniu różnych zagadek. Niektóre wymagają wiele liczenia i zapamiętywania, natomiast inne można rozwiązać metodą prób i błędów. W grze nie ma żadnych walk, nie wymaga ona też szybkiego refleksu, co będzie dla mnie pomocne, ponieważ go nie posiadam, tak samo jak nie umiem łapać piłki. Opis na stronie zapewnia nas, że gra, mimo tego, że zalicza się do gatunku horroru, jest prosta i przyjemna i nieszczególnie straszna. Jedynymi strasznymi elementami mogą być niektóre efekty dźwiękowe albo poszczególne grafiki. A teraz krótko o fabule. Naszą bohaterką jest 9-letnia dziewczynka o imieniu Ip. Dziewczynka ta wraz ze swoimi rodzicami wybiera się pewnego popołudnia do galerii sztuki, gdzie miejsce ma wystawa prac pewnego artysty, Weissa Gerteny. Czerwona oka, obserwując przeróżne eksponaty, natyka się na olbrzymi obraz, któremu nikt się nie przygląda. Gdy od niego odchodzi, okazuje się, że została sama w budynku. Całkiem sama. Szukając innych ludzi, trafia jednak do dziwacznego świata, pełnego rzeźb i obrazów, które tylko czyhają, by skrzywdzić małą dziewczynkę. Ja już kiedyś w IP grałam i ta wersja, którą posiadam, jest tylko połowicznie przetłumaczona na język polski. W pewnym momencie będzie po prostu po angielsku. Mój poziom angielskiego jest taki sobie i jak grałam sama, no to tam sobie mogłam przetłumaczyć. Zobaczymy, jak to będzie w rozgrywce, jak już dojdziemy do tego momentu. No nic, zacznijmy więc rozgrywkę. Okej, klikamy nową grę. Wczesnego popołudnia, pod szarym niebem, Ip i jej rodzice byli w drodze do galerii sztuki. Nie zapomniałaś niczego, Ip? Och, masz swoją chusteczkę? Wiesz, tą, którą dostałaś na swoje urodziny. Trzymaj ją bezpiecznie w swojej kieszeni, dobrze? Nie zgub jej! No więc jesteśmy. To twój pierwszy raz w galerii sztuki, prawda, Ip? Jesteśmy tu dziś zobaczyć wystawę artysty zwanego Gertena. I nie mają tu tylko obrazów, ale także rzeźby. I wiele innych rodzajów twórczości. Nie wątpię, że także tobie się tu spodoba, Ip. No to może udamy się do recepcji? Ach tak, weźmy też jakieś ulotki. Chcesz iść dalej? Do prawdy, Ip? Och, no dobrze. Tylko upewnij się, że będziesz cicho, dobrze? Nie zrób zamieszania. Nie żeby trzeba było się o to martwić, jak przypuszczam. Nie sprawiaj problemów innym gościom. Okej. To co? Lecimy. Lecimy do galerii. Okej. Dama biorąca gazetę. No to bardzo ciekawy obraz. Halo, tu mogę? Aha. Przepraszam, chciałabym obejrzeć obraz. Nie mogę? Nie mogę. Dobra. Oglądamy wszystko po kolei, bo może... Może to jest ważne. Jakaś więź. A, nie potrafisz przeczytać tego słowa. To pewnie jakaś część zagadki. Już w sumie nie pamiętam, bo grałam w to bardzo dawno temu. Zmartwienie. Okej, patrzymy wszystko. Śmierć jednostki. Przepraszam. Moim zdaniem
To, co Gretena chce tu przekazać, to to, że jednostka znajduje się w jej wypowiedzi. I właśnie dlatego te figury nie mają głów. Widzisz? Nie sądzisz? Tak myślę, raczej myślę, że to straszne. Tak myślę. Oho! Cieszę się, że rozumiesz. Tak, jestem pewien, że to to. No dobrze, no. Jak to dobrze. A to ja mogłam jeszcze pogadać z tamtymi ludźmi? Halo? Nie no, z tym typkiem nie mogę, a z tym? Przepraszam. Dzień dobry. Odchrząknął? Chyba nie chce ze mną gadać. W sumie mama mówiła, żeby nie zaczepiać ludzi, ale tam... Jolo. Cóż za dziwna sofa. Nie żeby było w tym coś złego. Chciałabym na niej usiąść, ale raczej nie mogę. No, nie, bo są sznurki. Zarezerwowane siedzenie. Zarezerwowane jest! Co będziesz siadać? Twoje to... Coś tam na stole. Nie potrafisz przeczytać tego słowa. No to jak nie potrafię, to trudno. Cóż to za obóz? Jakiś tam świat. No to nie będę potrafić... Co? Ja też się pytam. Ip. Co się dzieje? Już się coś zaczyna. Oko. Oświecenie. O, kitku! Kitku wygląda trochę jak Yuki, tylko nie ma białej plamki. Twoja ciemna figura. Ciemna figura mojego kota. To jest ciemna, gruba figura mojego kota. Dobra. Tyk. Nie wiadomo o co ho. Nie wiadomo o co ho, jakiś... To spływający się? Ciężko stwierdzić. Oczyszczający smak drzewo. To jest ładne. Wyobrażam sobie coś takiego z jakichś metalowych rurek zrobione. Nie wiadomo o co ho. Dobra, przejrzymy wszystkie obrazy. Coś tam końca stulecia. Gorzki owoc. Dama w czerwonym. Ej, czy ona wygląda jak my i nasza matka? Ej, serio. Jakiś diament. Tu byłam. I tego nie widziałam, boś... Powieszony człowiek. Bo tu stał jakiś koleś. Halo, okno. Okno jest całe zaparowane. Ciekawe dlaczego. Ja nie chuchałam. To nie ja nachuchałam. A, i wszystko. Dobra, idziemy. Ej, słyszycie to? Aż sobie podgłośnie. Żeby lepiej słyszeć te przerażające dźwięki. Ej, gdzie są moi rodzice? Mamo, tato! Pomocy! Tam ktoś chodzi. O, mogę się zapisać. Dobra. Zapisałam? Zapisałam. Tu są ulotki. Przyciski Enter. Rozmawiaj, sprawdź, potwierdź. Ja używam spacji i też działa, a Enter też wcześniej sprawdzałam i też działa. Escape X, wejdź w inwentarz i Shift wróć do menu. Ok, to teraz wam pokazuję na spacji, że działa tak samo jak Enter. W Escape'ie jest inwentarz i mamy naszą chusteczkę od mamy. No i w Shift'cie możemy po prostu wrócić do menu. I tracimy nasz zapis. Oczywiście ja nie chcę. Bo my zapisujemy wszystkie rzeczy w takich książkach po prostu. Także jak coś nam się stanie tutaj ewentualnie, to nie będziemy mogli wrócić tak szybko. Będzie trzeba znaleźć taki checkpoint po prostu. Plakat wystawy. Okej.
No halo, tędy weszłam. Chcę wyjść. Nie wygląda, jakby było zamknięte, ale nie chce się otworzyć. Czerwony płyn wycieka zza okien. Czerwony płyn. Dziewczyno. Czerwony płyn. A z drugiego też wycieknie. Czerwony płyn. Nie no, tylko z tego wycieka czerwony płyn, który wcale nie jest krwią. A tu mogę? O. Co to za ryba? Pa-p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 a? Typka pypka jak z tego. No nie ma nikogo, patrz, ta sama rybka. Co to za ryba? Coś tam odchłani. Świat, w którym człowiek nigdy nie postanie, by coś tam sobie ten świat zdecydowałem, że powinienem go na płótnie pewnie uwiecznić, namalować. No nie potrafię. Przerażająca rybka. Co to za kartka? Witamy w... Witamy w świecie Gwerteny. Szczerze dziękujemy za... Nie wiem... Przyjście? Obecnie prezentujemy Państwu... Domyślam się, że wystawę wielkiego artysty Weissa Gwerteny. Mamy nadzieję, że spodoba się Państwu sztuka Gwerteny, którego dzieła przedstawiają tyle tajemniczości i piękna jednocześnie. No i nie potrafię przeczytać niektórych słów. Nie wiem, czy ona jest za mała na takie głupotki, czy po prostu to są zagadki. Coś tam o dobrych intencjach. Matka o dobrych intencjach? Kto wygląda? Czemu ja cały czas słyszę te W prawą stroną jadę! Uii! Dobra. Coś na plaży? Widok horyzontu. Kieliszek czegoś. Wina? Dusza. Kolorowych jarmarków. Ratatatata. Czemu mi się to skojarzyło z tym? Co to? Mogę usiąść? Wygląda jak ławka. Chcę usiąść. Męczyłam się! Coś tam i gwiazd. Okej. Okay. Niebo widziane ze wzgórza. Bezinteresowny strażnik. O. Kaszlący mężczyzna. Ej, nie można. Przecież jest wajdus. Jaka piękna. Coś tam duszy. Piękne na pierwszy rzut oka. Lecz jeśli zbytnio się zbliżysz, ból może zakwitnąć tylko w ciałach. No się domyślam, co tam może być, no. Poczujesz ból i może zakwitnąć tylko w, nie wiem, w pięknych albo, nie wiem, czystych ciałach. No, śliczna jest. Na zdrowie?! A ej! Proszę nie. Nie rozsiewać. No łazi, ktoś ewidentnie jeszcze kichnął wziął. A, tu jestem. To sobie przeszłam naokoło. Jezu, przestań łazić, bo to mnie przeraża. Nie mogę wyjść stąd. Chcę wyjść. Jezu, już myślałam... Kim jesteś? A mówili, że nie straszne. Wygląda, jakby ktoś w nie walił. Co ty nie powiesz? Ej, to są takie jumpscary, których nie lubię. W ogóle nie lubię jumpscare'ów. Jak coś mnie tu zeżre?
Mogę już to przeczytać? Nie. No miau! Bobusiu malutki! Nie mogę nic zrobić z koteczkiem. Oho! A jak podejdę do tej... Z zaramy wycieka niebieski płyn. Nie można mnie tak straszyć! Co jest? Chciałam powiedzieć, że niebieski płyn to na pewno nie krew, a tutaj się pokazują na podłodze znaki. Z krwi jakby jakieś. Ludzie, chodź Ip. Nie chcę! Ja chcę tu zostać albo wyjść w ogóle stąd. Gdzie mam iść? Chodź na dół, Ip. Pokażę ci pewien sekret. Ja nie chcę znać twoich sekretów. Odczep się ode mnie. Jakiś pewnie zboczeniec stary. Gdzie na dół? Nie chcę na dół. Tu na dół? O nie! Nie! Nie chcę tam. Ale pewnie nie mam innego wyjścia nawet. Dobra, najpierw krwiste. A nie ma napisków. Dobra, tylko w prawą stronę. Come to Mia. W wazonie jest róża. Wziąć różę? Weź różę. Zdobyto czerwona róża. To jest git. Czy ja mam tam wejść? Chyba tak. Co to? Klucz. Coś leży na ziemi. Zdobyto niebieski klucz. Ej! Proszę nie wystawiać języka do mnie, okej? Kiedy róża, coś tam, tak samo, coś tam ty. Kiedy róża zwiędnie, tak samo zwiędniesz ty? O nie! Ej! Babo! Zrobisz coś jeszcze? Chyba nie. Uciekam. Co? Thief? Jak thief? Oh. Nie, czekaj, wtuć. To chcę przeczytać. Ty i róża jesteście? Coś tam. Znaj ciężar własnego życia. Połączeni? Nie wiem. Nie jestem złodziejem, tylko wzięłam sobie kwiatuszka. Nie, nie złodziejka! I kolekcjonerka kwiatuszków. Mi. No, pewnie! Ja tutaj przyszłam, stąd. Chcę wyjść z powrotem. Do domku! Co do domku? Jezu. O, zapiszę. Zapisz i bo będzie się działo zaraz jakaś akcja pewnie. Ryba! Rybka, pipka! Dobra. 3, 2, 1! Muszę to niebieskiego klucza. Wchodzę. Co to za robak? Widzę cię. Robaku. Chyba nic z nim nie mogę zrobić. Po prostu jest on tu. Strzeż się krawędzi. Co? Obraz Biedronki. Obraz pszczoły. Obraz motyla. Obraz pająka. I pewnie to jest pająk. Wracaj tu, pająku. Prolog. Rozdział pierwszy. Rozdział drugi. Ostatni rozdział. Dziura. Jak w nią wejdę, to pewnie zginę. No ale nie wiem, to muszę chyba spróbować. A nie, po prostu nie mogę przejść.
Okej, to wracamy. O! O! Muszę coś pewnie zdobyć. Ale co? To nie wiem. Dobra, idziemy tutaj. Tak myślałam, żeby iść na środku, bo tam było strzeż się krawędzi. O Jezu. Dobrze, że ja nagrywam to, jak jest jeszcze jasno. O, dobra, idziemy dalej. Spadaj. Zapisuję to. Jezu, będę zapisywać za każdym po prostu razem. A mogę podejść do tego obrazka? Obraz mrówki. Hello, my friend. Machajta tam. Zamknięte. Nie, nie! No nie, straciłam jedną różę. No to... Chcę wczytać. Czekajcie, jak to zrobić? Tak. Wracam do menu i kontynuuję. Z tego pliku. No i mam już trzy róże. Spadaj, ręko! Nie będę ginąć bez sensu. Co ja mam zrobić? Nie możesz przejść przez dziurę w podłodze. No wiem, ale może chciałabym przejść przez dziurę w podłodze? Nic nowego się tu nie pojawiło, no nie wiem. Mogę wrócić? Niby mogę, ale... Czy to mi coś da? Potrzebowałabym chyba zielonego klucza zdobyć. Masz dla mnie jakiś klucz? Halo? Spadaj. Nie, to nie. A tu nie ma czegoś jeszcze? Wazon pełen wody. Usuń, noże nie wkładaj. Ale ona jest nam potrzebna. A jak ją włożę? Róża wróciła do zdrowia. W wazonie nie ma już wody. O! I mam 5. Mam 5 żyć teraz. Okej. Okay. Jezu, ja nic nie pamiętam z tej gry. Totalnie. Po prostu 0,0. Zapisz. Nie, no nie wiem skąd ten wziąć. Z obrazów czy skąd? Piździ pszczoło, daj mi klucz. No, to jest pająka. Co ja mam robić teraz? O Jezu, no i zatnę się na amen, no na wieki wieków. Co? Nie było tego wcześniej. Wygląda, jakby można było zdjąć go ze ściany. No to zdejmuj! No i co teraz? Zapiszę! No tu jest dalej zamknięte. Dobra, to idziemy. O! O nie! Mrówko. Biedna mrówko. Dobra, idziemy. O, jest... Czym ty jesteś? Mam się bać? Zapitalam klucz. Zdobyto zielony... Nie, 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 nie! Biegnie, biegnie, za mną, nie?
A tam był jeszcze jakiś obraz do sprawdzenia. Może ja powinnam najpierw sprawdzić ten obraz, a potem wziąć klucz. Może ja tak zrobię? No, zrobię tak. Dobra, mam obraz mrówki. Teraz lecę tam. Cyk, myk, pyk. Nie chodzi o to, że ja chcę cheatować, tylko chodzi mi o to, że chcę jak najwięcej rzeczy zobaczyć. My? Epilog. Dobra, bierzemy ten klucz. I zapitalam. Nie, 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 nie. To są jakieś skrzypce. Spitalaj. Udało się. Dobra. Lecę teraz otworzyć w takim razie. Nie. Bo mnie ręce zjedzą. Oczywiście zapisać. Będę zapisywać po prostu co 5 sekund użyto zielonego klucza. O! Co to za kitku uroczy? Co masz? W ścianie jest otwór w kształcie ryby. No i co? Ja mogę gdzieś pójść? O. What? Nie! Zaraz coś się stanie. Pudełko jest puste. Nie, no proszę! Nie lubię. Czemu się ruszasz? W środku jest mnóstwo brudnych palet. Jak to mnie zacznie gonić, to się wkurzę. Łe! Co za żyk. Obraz z czerwoną różą. Co? O! Wkładam różę. A nie, to bez sensu było. Czy ja coś jeszcze mogę... To mnie goni! Goni mnie, uciekam! Spadaj, kurde! No nie, co to za typek jest? Się zesrał jeszcze, no. Trochę kultury. Talent szefa kuchni. Się boję tego. Nic więcej nie mogę zrobić. Tylko zobaczyć typa, co się ostał. Z niczego, znikąd. Dawaj mi rybę! Albo klucz. Kim jesteś, bestio? Pobawimy się w chowanego? Może lepiej nie? Ja mam go znaleźć. Jest tu pewnego rodzaju przycisk. Czy ja zapisywałam niedawno? Chyba tak. Obraz księżyca. Idziemy po kolei tam. O, goła baba! Co?! Ty, wredna kobieto! Zobaczyłaś bardzo złowieszczy obraz. No i co? Goła baba dała mi z liścia. Obraz nuty. Znalazłam cię, obesrańcu. I co? No nie, dostałam w gębę.
Mogę przestać. Nie! Ej, czy to się kiedyś przestanie robić? Być? Ej, nie chcę tego. To się pobawiłam. Spadam stąd. Nie chcę się bawić już z wami. Przecież sprawdzałam, tu nic nie ma. Ja zginę. Zginę i już. Mam tylko dwie różyczki. Typie, znalazłam cię. No ludzie, no! Co tu mam się... Co ja mam zrobić? I tak chodzić w kółko. Weź się odczep ode mnie, okej? Okay? Co jest? Coś leży na ziemi. Zdobyto drewnianą rybę ogon. No i jeszcze muszę drugą znaleźć. No przecież, że tak. Jezu, ale to trzeba się nachodzić. Ja już myślałam, że tu nic nie można zdobyć. No tu takie rzeczy się dzieją. Dobra. Wydaje mi się, że to się zwiesiło i musimy po prostu wczytać i znaleźć go jako pierwszą jako pierwszego. Dobra, spróbujemy tak zrobić po prostu. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Okej, jesteśmy tu. Tak, tutaj już wiemy, że trzeba tam po prostu pochodzić. Obrzyk. No co jest? No, dobra, dawaj. Wychodź. Wychodź, wychodź, bo tutaj masz się rozbić. No, dawaj. Okej, mamy ogon ryby. I teraz idziemy się pobawić w chowanego. Witaj! A, musisz się najpierw obrzygać, okej. Dam ci na to czas. Pobawimy się w chowanego. No dobra, pobawimy się. Wiem, że jesteś tutaj, bo cię widziałam wcześniej. Cis. No jak? To gdzie on jest w takim razie? Ty, łobuziaku. O, znalazłam cię. Znalazłaś mnie, odbierz nagrodę. Ku nagrodę. Jej! Jest rybka! Zdobyto drewnianą rybę, głowa. Połączyłaś drewniany ogon ryby z drewnianą głową ryby. Zdobyto rybę klucz! Dobra. Dzięki ziomeczku, wspaniała zabawa w chowanego. Podobało mi się jak nie wiem co. Idę teraz włożyć klucz. Wkładam. Ho, ho, ho! Jakie miałkanie!
ale idę tutaj jeszcze odnowić chyba żyćka. Odnowię żyćka. To chyba można mieć maksymalnie po prostu 5 żyć. I pójdę się zapisać. O, i teraz możemy działać dalej. Ale myślę, że jak na pierwszy odcinek, to chyba wystarczy tych emocji. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę i jakiś fajny komentarz na dole. Oczywiście mam nadzieję, że wam się spodoba ta gra, bo mi się bardzo podoba. Ogólnie ten klimacik, muzyka jest świetna, chociaż no te tupanie takie, że ktoś tam chodzi, no to mnie tu... Nie mówię, jest jasno, a ja panikuję. Dobrze, trzymajcie się cieplutko, przesyłam wam gorące uściski ode mnie i od moich kotów, które oczywiście pilnują, czy dobrze gram. Okej, jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!